Ognik mnie zaczepił. Za moich czasów to było miejsce, gdzie każdy poszukujący wiedzy był serdecznie witany. Na szczęście znalazłem klucz i położyłem go w przedsionku biblioteki. Do zobaczenia, Selina. Wow! Mamy klucz do biblioteki, super. Jesteśmy w obozie piratów. 11 odcinek. Pohandlujmy. To sprzedajemy. Patyk sobie zostawimy na razie. Może się przyda. Oskard. Mogę mieć 90 siły maksymalnie. Długi miecz. Buława i łańcuch. Topór obusieczny. No weźmy. Buława. No i mogę 10 punktów. Kurwa! To mi się zupełnie nie opłacało, przecież mam zaraz poziom. 3 klucze, list do Lucy i kłopoty, orkowa poczta, uszkodzony statek. Dobra, żadnych zadań to właściwie nie poczyniliśmy. Możemy iść do biblioteki. Plan jest taki, idziemy teraz do biblioteki. Kurde, zepsułem strasznie w ostatnim odcinku z tym, jak to się nazywało. Bardzo zepsułem z tym, że najpierw nie uwolniłem tych ciał, tylko zabiłem garsz korpaka. Tak? Garsz korpak, tak, dobrze powiedziałem. Niedużo expo mi brakuje, żeby wbić poziom. I założę sobie od razu to, co wymaga 100, a nie to 90. To będzie dużo bardziej sensowne. Dobra, ja zrobię cięcie, udam się tam. Jesteśmy. Walczący ze stworzeniami. I widzicie. Mamy to. Miałem zrobić cięcie, a się okazało, że stwory były niedaleko. Cały czas się respią. To pielce tak samo. Weźmy z tych topielców też, wyciągnijmy wnętrzności, a mianowicie skórę oraz pazury. Pazury. Dobra. Idziemy dalej. Brył rudy już nie ma tutaj, więc ulepszeń już więcej nie zrobimy. Są szczurki jeszcze, a mianowicie jeden. Cały jeden szczur. Poczekajcie. Jestem. Trzeba to pielce pozabijać. O, i polne pełzacze. Trochę się porozpiło tych stworzeń, co? Aligatorki też, kurde, sporo tego. Dobra, nie chcę mi się już zbierać tych przedmiotów. Preriowe ścierwojady. Dobra. Leśne. Tu nie ma. Ledwo przeżyłem. Ale nie ma co się przejmować. Jaki leśniak to pustynia. Nie ma się co przejmować. Jaki leśniak to pustynia. To jest 11 odcinek. Czekajcie, nazwiemy go Biblioteka. 11 odcinek, drugi rozdział. Niedługo będzie kolejny rozdział. Czekajcie. Cięcia co 20 sekund. Czyli to, co robimy w Gothiku najczęściej. Leśny ścierwojad. 200 expo za takiego.
Ale spoko, bo lubimy mechanikę jakby. Lubimy ich mechanikę. Łatwo się je zabija. Bez utraty niczego HP. Tu nie znajdę. Ej, a z aligatorów jednak są takie rzeczy. Ja pierdolę, to jestem głupi. Może są. Niczego nie, może ja serio chyba jestem głupi po prostu. Albo zbierałem wcześniej rzeczy. Jestem debilem. Dobra, idziemy do biblioteki. Jest tam klucz ponoć. Od Seliny. Jestem kretynem, że tych duchów nie... Że im nie pomogłem wcześniej. Potem to ja przypadkiem jakby ich... Dobra, gdzie ten klucz będzie? Trzy klucze do szczęścia. To nie jest to zadanie. Wewnętrze jakieś? Czy otwarte? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Jeszcze nigdy tego nie otworzę. Klucz. Aha, leżą na ziemi. Dobra. I tu powinny być te duszki. Całe. Mikstura. Zwój. Podszedł do mnie. Nie potrafię tego przeczytać. No tak, nie znamy języka budowniczych. Nie znam się na otwieraniu zamków. Zamków też nie. Jak wygląda ta sprawa z chochlikami? Ach, mam tutaj odpowiednią runę. Wymów zakręcie po północy na pokładzie statku i chochlik okrętowy stanie się widoczny. Będziesz mógł go potem zabić normalną bronią. W jakim to jest języku? Nie mogę tego przeczytać. Co takiego coś stało z tym światem? Za moich czasów takie znaki potrafiło czytać każdy prosty chłop. No cóż, jeśli masz chęć i czas, nauczę cię podstaw tego języka. Naucz mnie podstawy twojego czystego języka. Oponujesz zrozumienie podstaw zdań z języka Jarkendaru. Zrozumiesz teraz większość tekstów, jednak trudniejsze pismo zawierają złożoną gramatykę i nadal nie będziesz mógł ich zrozumieć. Kurwa, czyli teraz nie założę sobie tej broni wymarzonej. No. Exp. No cóż, jednak do przejścia gotika potrzebny jest mi ten język. Pulpit. Stawiam, że Reto będzie w drugim miejscu. Tak. Pewnie tak. Mogę 95 siły spakować. Srebrny pierścień. Jest i pan Reto. Czym? No, nie mam menzurki. Są mikstury. Kolejny expik. Chwila! Czy w międzyczasie dowiedziałeś się czegoś więcej o teleporcie? Tak, studiowałem pismo w bibliotece. Przeczytałem, iż jest możliwe połączenie dwóch dowolnych platform ze sobą, ile nie są one zbyt daleko od siebie. Inaczej teleportacja będzie niedokładna i można będzie tylko przesyłać przedmioty. Teleporty nie mogą zostać użyte na ludziach, w przeciwnym wypadku mogą wywołać straszne konsekwencje. Niedaleko platformy znajduje się piedestał. Musisz go przestawić, aby naprawić teleport. Gdy naprawisz teleport, połóż wybrane przedmioty na platformie i dotknij źródła energii, aby wysłać transport. Dokąd właściwie chcesz to coś posłać? Do obozu bandytów obok kopalni złota. Czyli także przy świątyni Adanosa. Dlaczego właściwie musisz to przesłać? Chodzi mi o przesłanie listu do pewnej osoby. Ona powinna przybyć do nas. W każdym razie musisz jej coś przesłać. Coś, z czym będzie tu mogła przybyć. Jak już mówiłem, platforma nie ma opcji teleportu ludzi. Później mogę ci odesłać z powrotem odpowiedź. Powinieneś więc się rozejrzeć, czy coś nie leży na... Aha, okej. Czaję bazę. Pierścionek. Magii. Nie znam się na otwieraniu zamków.
Kolejne 150 expa. I kolejne 150 expa. Dobra, ja zaraz wracam. Widzimy się w obozie. A w sumie przecież... Przecież mam teleport. Dobra, co ja mogę z broniami zrobić? Stal też tak samo miałem zdobyć. Tak, naprawdę tak powiedział. Brakuje mi 5 punktów siły. Szkoda, że nie mogę tego załatwić żadną miksturą siły czy coś. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach? Wielki topór. Posłuchał niewłaściwych. No załóżmy to już. W końcu to była jego decyzja. Podbiję sobie siłę i będę miał. Hej! Zrobimy tak. 10 siły, 5 specjalizacja. Widzi i słyszy się to. Toporkiem będziemy napierdzielać teraz. Specjalizacja. Taki piracik potrafi się tak dobrze posługiwać bronią jednoręczną, ponoć. 5. A tak słabo poszło mu, kiedy poszedł z nami na jakieś stwory. Bo to on chyba nas zabrał, tak? Czy Jenkins? Nie pamiętam już. Pamiętacie, o czym mówię? Tam na początku do tej platformy. Słyszałem coś innego. 3 klucze, kłopoty z chochlikiem. Dobra. List trzeba dać. Żadna wielka sprawa. Najpierw list damy. To naprawdę nie mój problem. Nie można na tym polegać. Wydaje mi się, że niedługo ten rozdział powinien zostać zakończony i czeka nas ostatni, trzeci. Bo ten miał się tyczyć naprawy statku. Naprawa statku jest już chyba prawie zakończona. Czy ja do tej stali potrzebuję chyba? Do stali potrzebuję bryłek rudy. Dobra, mniejszą, większą. Piedestał. Nie rozumiem. A zwracam. Chyba wydaje mi się, że wiem, o co chodzi. I ona niby przyjdzie. Co my kurwa wierzymy? Runę. A przyjdzie kruk. Dobrze pomyślane. Idziemy spać i zaraz tu wracamy. Poszliśmy spać do rana i mamy list. List szantażysty. Ale to my chyba nie powinniśmy go czytać. Damy go Elbrichowi. Tamten też był zapieczętowany. No kurde, kto by się w ogóle spodziewał, że oni rzeczywiście dostarczą ten list? Czyli tylko przedmioty. Co, okupu będą żądali pewnie. Dobra, my i tak idziemy na statek, bo tam powinniśmy się udać. W związku z tym... z chłopnikiem. No i też udało nam się dzięki Reto ogarnąć sprawę teleportu.
Ciekawe, czy my w ogóle udamy się do bandytów. Czy będzie taka opcja? Nie mów, że o tym nie wiedziałeś. Nie mów, że to nieprawda. Nikt mi o tym nie mówił. Zabierz mnie na okręt. Powinien być mądrzejszy. Człowiek nie wie. Zwykła przeprawa bez wydarzeń. Stal potrzebuje od ciebie, panie Kowalu. Hej! Możesz mi coś powiedzieć o tym dziwnym kamieniu? Ach, ależ tak, podobny kamień wprawiłem już w pancerz kilka lat temu. Powoduje on, że rany właściciela pancerza szybciej się goją niż normalnie. Jednak tamten nie był tak duży jak ten tutaj. Tamten był w wielkości czarnej perły. Możesz dać mi trochę surowej stali? A po co ci ona? Ja jako kowal mogę lepiej ją zużytkować. Pilnie potrzebuję kilku prętów surowej stali. No cóż, za każde dwie bryłki rudy mogę ci chyba odstąpić jeden pręt. Nie mam tyle. Byłoby możliwe wprawić ten kamień do mojego pancerza? To byłoby duże wyzwanie, którego jednak chętnie się podejmuję. Kucie cały czas tylko części do statku nie jest zbyt przyjemne. Powiedz tylko, a natychmiast wezmę się do pracy. Ulepsz pancerz. Ile mamy tych bryłków? Bryłki. No nie stać mnie na coś takiego. Czyli co, będziemy mieli regenerację HP? Może tak, zobaczymy. Monty. Chwila! Idziemy teraz spać. Idziemy teraz spać do północy. To powinien być Elvrich. Rodrik, Lake, Garvel, Elvrich jest. Co się dzieje? Koniec. Czemu my mamy czytać cudzą korespondencję? Ale gra tego chce. Do Elvricha. Twoja mała przydziałka jest w moim ręku. Nic się jej nie stanie, o ile wpłacisz 1500 sztuk złota za jej bezpieczeństwo. Przyjdź ze złotem do jaskini na plaży na północ od obozu piratów. Twój przyjaciel. Pst, wielkie dzięki za twoją bardzo praktyczną runę teleportacyjną. W przyszłości przyda mi się jeszcze bardziej. Pst. Chwila! Lucia jest w niebezpieczeństwie. Co, gdzie, w jakim niebezpieczeństwie? Wysłałem jej twój list z runą. Niestety list najwyraźniej wpadł w niewłaściwe ręce. Porywacz domaga 1500 sztuk złota za jej życie. I nosa. Musimy ją ratować. Weź 360 sztuk złota. To wszystko, co mam. Jeśli dasz mu pieniądze, ten łajdak wcale nie musi uwolnić Lucy. Z drugiej strony można ją zabić albo skrzywdzić, więc musimy zrobić, co nam każe. A pytanie, czy on przyjdzie z nią? Ja mam tyle pieniędzy. Dobra. Kiedy mamy przyjść? O północy? Dobra, najpierw jednak pozbędziemy się chochlika. Nieprzyjemna sprawa. Kurwa. Na północ, nie o północy. Pusty zwój. Zwój teleportacyjny. Przetłumaczony zwój. Pusty zwój. Jest i pan Chochlik. Dobra. Jestem. Dałem sobie zapalić jeszcze. Dobra. Jesteśmy na plaży o północy. Na plaży na północy. Co to piec? Przetestujemy nową broń przy okazji. No spoko. Nie ma czego plądrować. Nic się nie ma. Piszmy grę.
Dobra, zbierajmy te trofea, bo może mi pieniędzy zabraknąć niedługo. Zapłacimy im te 1500 zł, a potem odbierzemy z ich trupów. Ja obstawiam, że oni jak... Że one ni tej ilusji mogą nie mieć wcale. No, życie mam. Ej, i co mi daje ta zbroja? Ona mi regeneruje HP powoli. Nie ma. Powoli, ale regeneruje. Spoko. No, musiał zaraz zobaczyć, ile odcinek trwa, bo już nie wiem. Ramon. Hej, ty! Witamy, Elvrich, to ty? Tak, to ja. Cieszy mnie, że mogę z tobą przejść do interesu. Gdzie jest Lucia, ty świnio? Nie, no, no, spokojnie, jesteśmy ucywilizowanymi ludźmi, którzy potrafią załatwiać interesy. Lucia jest całkiem niedaleko, jednak sam nigdy jej nie znajdziesz, więc oszczędź sobie poszukiwań. Wlałem jej napoju, po którym będzie tak długo spać, aż ktoś jej nie obudzi. Więc radzę ci pospieszyć się z zapłatą, bo nie wytrzyma długo bez wody w kanionie. Oto pieniądze, gdzie jest Lucia? Wielkie dzięki, twoja przyjaciółka leży w ukrytej jaskini w kanionie. Byłem tak dobry i zaznaczyłem to miejsce na tej mapie. Także powinieneś coś otrzymać za swoje pieniądze, a teraz znikaj i więcej nie wracaj. W przeciwnym razie załatwię cię. Kur... Nie mam pieniędzy. O kurwa, ale mnie napierdala. Mamy runę też przy okazji. Weźmy sobie tą runę. Musimy czym prędzej iść Lucię odnaleźć, bo inaczej ona może bez wody nie... Ja pierdolę. Jestem totalnym debilem. Zero DP. Nie ma... mapa. Ale super jakość, nie? Ukryta jaskinia. Chyba wiem gdzie. Tam w zaroślach? Chociaż tak wiecie. Dobra, życie nam się zregeneruje. Przy okazji. I... Lucia. Czyli oni rzeczywiście nie planowali tylko pieniędzy, ale też i oddać nam ją. Co się nie spodziewałem. Spodziewałem się, że właśnie oni nam jej nie dadzą, a wezmą pieniądze. Bandyci. Wcześniej skazaliśmy ich na śmierć. Pamiętacie, jak do Grega przyszliśmy? Dobra. Także po omacku zwiedzę tamto miejsce i zobaczę, czy to tam. Kurde, sporo tych zwierząt. Ciągle się respią. Poziom 14. Zabijmy tylko te dwa topielce. Pierdzielce, topielce dwa. Ciągle się respa. Dobra, zrzućmy okiem. To tutaj? Tak! To tutaj. Co się stało? Gdzie jestem i kim jesteś? Spokojnie, jestem Ren, przyjaciel Elvricha. Elvich,
Co ciebie z nim łączy? Zaczekaj, ja ciebie znam. Jesteś jednym z tych typów z dzielnicy portowej, którzy zawsze próbowali zajrzeć do czerwonej etalii, ale nigdy nie chcieli płacić. Ceny bromora to zupełna lichwa. Jak pracownik portowy mógłby sobie na coś takiego pozwolić? No tak, wszystko jedno. Powiedz mi lepiej, dlaczego tu jesteś? Jestem. Zostałaś porwana przez Ramona. Zapłaciłem 1500 sztuk złota, aby ciebie uwolnił. Ramon ten dupek, przypominam sobie go teraz. Ten drań zaprosił mnie na drinka, a zaraz dostałem zawrotu głowy. Musiał coś mi dolać do piwa, muszę więc tobie odpowiednio podziękować. Jest. Elwik przyłączył się do piratów, aby móc ciebie znaleźć. Co? Elwik u piratów? Nie mogę w to uwierzyć. Ale to prawda, chcę ciebie odzyskać za wszelką cenę. Wysłałem nawet do ciebie list od niego, ale widocznie Ramo go przejął. Nie wierzę. Właściwie to zerwałem z Elwichem, bo nie kiwnął nawet palcem, aby mnie obronić przed bandytami. Ale może to i lepiej, bo z pewnością by go zarżnęli. Teraz patrzę na niego w zupełnie innym świetle. Gdzie on jest? No tak, no taki był powód, na czego się rozstali. Chodzę, zaprowadzę cię do Elwicha. W porządku i przodem, będę szła za tobą. Nieczęsto chodzimy po nocy, ale poważnie się bałem, że mogę spieprzyć to zadanie. Zaraz pójdziemy spać w chatce. No, chodź. W chatce. U Jacka aligatora. Wygonimy go z łóżka. Albo nie, no i tak idę do tego. Do Skipa. Mnie trzeba go obudzić. Chociaż on pewnie nie śpi, która jest godzina. No, on może już powoli spać. Chociaż Skip do późna siedzi z reguły. Nie nadążę. Henry się wkurzy, kto to jest. Bill, kogo tu przeprowadziłeś? Najwidoczniej załatwiłeś sobie towarzystwo na noc. No i zabawę i pomyśl o jednym Billu, kiedy skończysz. Czyli docelowo Bill stał o tej godzinie. Hej, dzięki, że nie wydałeś mnie Francisowi. Jesteś naprawdę dobrym kumplem. Cholera, co się dzieje? Rzeczywiście była też noc. To naprawdę nie mój problem. Nie ma jej. Umarła? To żadna tajemnica. Może i umarła. Jest Skip. Jest Skip. Hola, tej ściżączki jeszcze nie znam. Bromor pozwala na takie wizyty, więc zostanę stałym klientem. Zostaw ją w spokoju i zabierz nas na statek. Zostaw w spokoju, już rozumiem. Kto pierwszy, ten lepszy, żeby tylko garbel was nie przyłapał. Będzie sztorm? Czy bez wydarzeń? Mhm. Ej, ty! Co z tobą? Nic takiego, tylko ten przewóz w łódce Skipa. W taki sam sposób wówczas zabrana do bandytów. Potrzebuję chwili samotności. Idź, proszę, do Elwicha i powiedz mu, że tu na niego czekam. Jeszcze raz wielkie dzięki za twoją pomoc. Czyli rzeczywiście to trzeba było w nocy wszystko robić. Rzeczywiście. Mnie się zmieniają co chwilę tymi łóżkami. Lucia jest na pokładzie. Co? Gdzie jest? Czeka na ciebie pod podkładem. O, dziękuję bardzo. Dziękuję. Zadanie chyba wykonane. Kłopoty z chodnikiem.
Żebym mógł zareportować o tym, że wykonałem zadanie. Jeżeli on sam tego nie widzi, to nie mogę mu pomóc. Wciąż nie mogę w to uwierzyć, Elus i ja znowu jesteśmy razem. Dzięki, Ren, jesteś prawdziwym przyjacielem. Co teraz zamierzacie? Najpierw skończę pracę dla piratów, potem oboje chcemy pomóc z Gregiem. Być może zgodzi się przyjąć Lucję do załogi. Kobieta na pirackim statku, czy to dobry pomysł? Bez obaw, Lucia jest już na tyle zahartowana, że bez problemu sobie poradzi. Na pewno jednak nie chcemy wrócić do Korinisa, tutaj wśród skał raczej nie będziemy mieszkać. Chwila! Koniec. Dobra, powiem o tym chochliku. Że to załatwiona sprawa. Garvel. Co do chochlika, załatwiłem go. Już wiem, trudno było nie słyszeć, jak gonisz go po pokładzie. Dobra robota, może i jesteś niezłym nicponiem, ale zachowam to dla siebie. Jak idą naprawy? Na szczęście w międzyczasie pozbyliśmy się chochlika. Prace solarskie są już zakończone. Potrzebne części żelazne są już gotowe. Z nawigacją na pełnym morzu nie powinno być już problemów. Naprawy na rumpie są praktycznie zakończone. Lejt jest kompletnie pich. Teraz Rodik musi sam wykonać całą robotę. Statek jest de facto zdolny z żeglugi. Zostało jeszcze kilka drobiazgów, jednak możemy już wypływać. Idź do Grega i zdaj mu relację. Całkowicie. Dobra, tymczasem ja idę spać. Mnie to już nic nie dziwi. Dobra, i na tym kończę odcinek. Cześć.